Nadawany od kilku tygodni program informacyjny 19.30 miał pierwotnie na celu wprowadzenie nowego standardu na antenie TVP oraz deklarowaną depolityzację, ale do tej pory spotkał się z licznymi kontrowersjami. Program wywołał mieszane reakcje ze względu na wrażenie prowizorki, monotonny styl prowadzenia Marka Czyża oraz pewne wpadki. Jednak jednym z najbardziej zagadkowych aspektów tego programu było nagłe zniknięcie z anteny Tomasza Marca. Tomasz Marzec, były dziennikarz TVN i TVN24, dołączył do zespołu TVP, przyciągając uwagę mediów. Po krótkim okresie obecności w programie 19.30, nagle zniknął z anteny. W styczniu potwierdzono decyzję o zakończeniu współpracy z głównym serwisem informacyjnym, ale pojawiły się spekulacje dotyczące jego możliwych wystąpień w innych programach TVP. Sprawa Tomasz Marca była otoczona tajemnicą, a skąpe informacje udzielane przez obie strony konfliktu tylko zaostrzały spekulacje. Zakończenie współpracy z dziennikarzem po tak krótkim okresie w 19.30 stało się tematem zainteresowania i zdziwienia wśród środowiska dziennikarskiego. W efekcie konfliktu związany z Tomaszem Marcem stał się jednym z wielu elementów, które budziły wątpliwości i kontrowersje związane z funkcjonowaniem programu 19.30 na antenie TVP. Ostatecznie, sytuacja ta wpłynęła na odbiór programu i wywołała liczne dyskusje w mediach i społeczeństwie. Tomasz Marzec, po krótkim pobycie w programie informacyjnym 19.30 na antenie TVP, oficjalnie rozwiązał umowę z telewizją. Informacje te przyszły po miesiącu obecności na Woronicza, z czego tylko przez krótki okres pojawił się w programie. W rozmowie z mediami, Tomasz Marzec potwierdził zakończenie współpracy z TVP, zaznaczając, że obecnie nie ma tematu powrotu do tej współpracy. Wcześniejsze spekulacje o konflikcie, który mógł ograniczać się do redakcji 19.30, zostały potwierdzone, gdyż sam dziennikarz zaznaczył, że nie ma w tej chwili takiego tematu. Centrum Informacji TVP nie udzieliło oficjalnych wyjaśnień w sprawie rozstania z Tomaszem Marcem, a szef redakcji 19.30, Paweł Pluska, jedynie potwierdził, że dziennikarz nie jest już częścią programu. Takie nagłe zakończenie współpracy i brak klarownych wyjaśnień wzbudziły zainteresowanie mediów i społeczeństwa, a sytuacja stała się jednym z wielu kontrowersyjnych elementów związanych z funkcjonowaniem programu 19.30 na antenie TVP. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.